Przed nami 2 miesiące wakacji i żeby się nie nudzić i nie siedzieć w domu, zapraszamy na szereg wydarzeń sportowych i kulturalnych przygotowanych przez Centrum Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach. Planowanie również tego wakacyjnego czasu nie należało do najprostszych, ale my w mieście zorganizowaliśmy wiele możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Po pierwsze, wspierając organizacje pozarządowe, te sportowe, które wyjeżdżają na wakacje ze swoimi podopiecznymi, czy organizują półkolonie tutaj na miejscu. Centrum Kultury również zaraz po zakończeniu roku rozpoczęło cykl półkolonii. Dzieci wyjeżdżają na bardzo ciekawe wycieczki, spędzają również czas tutaj na miejscu, na warsztatach, w bibliotece. Również Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z naszą świetlicą środowiskową organizuje półkolonie i zajęcia dla dzieci i młodzieży. My natomiast zapraszamy na wakacje miejskie. Rozpoczęliśmy je 26 czerwca kinem plenerowym w parku. Kolejny termin to jest 13 lipca. 13 lipca zapraszamy najmłodszych, ale nie tylko, do Parku Miejskiego. Przy okazji odsłonięcia naszej świeżo wyremontowanej kapliczki zaplanowaliśmy festyn miejski. Dzieci będą mogły skorzystać z darmowych atrakcji, animacji, dmuchańców, oczywiście również z poczęstunku. Odbędzie się też bitwa kolorów, więc mnóstwo tych atrakcje tego 13 w parku na nasze dzieci i na młodzież czeka. Będziemy kontynuować tego typu wydarzenia i festyny i następne 6 i 7 sierpnia, ale tym razem już w centrum miasta, na tym placu zabaw centralnym. Tam również po raz kolejny animacje, które przygotowuje Centrum Kultury, ale również animatorzy przez nas do tego zaangażowani. Dmuchańce, cukrowa wata, mnóstwo zabawy. Kolejny termin to 28 sierpnia, kino plenerowe w Parku Miejskim i 29 sierpnia podobny festyn miejski, ale tym razem na Dolnych Pieszycach, na terenie szkoły niepublicznej, tam przy placu zabaw. Zapraszamy dzieci, młodzież, ale też dorosłych do tego, żeby wspólnie uczestniczyć i akurat 29 sierpnia, by już zakończyć ten sezon wakacyjny, zakończyć wakacje i powoli przygotować się do roku szkolnego. Zapraszamy na wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i sportowe do Pieszyc. Szczegóły na plakatach.